Panie burmistrzu, oddane zostały do użytku dla turystów w gminie Międzylesie dwa nowe domki tkaczy. Tak, to są domki tkackie, które od XVIII wieku stoją w Międzylesiu i świadczą o tym, że to było miejsce przemysłu tkackiego. Tak, panie burmistrzu, ostatnie dni, bardzo słoneczne co prawda, na pewno zburzyły ruch turystyczny, pieszy, jak i rowerowy w gminie Międzylesie. Z tego, co donoszą nam pewne informacje, w kwietniu zostanie oficjalnie otwarta piękna wieża widokowa w gminie Międzylesie. No, wieża na Czernicy jest już gotowa, turyści bardzo licznie ją odwiedzają. Mamy tam problem parkingów choćby. Z jednej strony mnie to martwi, ale z drugiej strony mnie to bardzo cieszy. Ruch turystyczny u nas jest taki specyficzny, bo to nie jest ruch chodnikowy, promenadowy, tylko to jest ruch po lasach, po górach, szlakami, na rowerach, turystyka piesza, zwiedzanie też małego miasteczka. I cieszę się, że tych turystów do nas, mimo tych trudnych czasów pandemii, zagląda coraz więcej. A może i też dlatego, że pandemia wymusza, że ludzie poszukują miejsc ustronnych. W samej gminie tras rowerowych jest 180 km, a do tego dochodzą jeszcze trzy single tracki, to jest kilkadziesiąt kilometrów jazdy tak zwanej singlowej, czyli pojedynczo po górach, po lasach. Ja jestem rowerzystą, jak wszyscy moi współmieszkańcy wiedzą, już od wielu, wielu lat, właściwie całe życie. Dużo czasu spędzam na rowerze, czasami myślę, że za dużo. I powiem tak krótko, tu jest raj rowerowy, bo można jeździć i po płaskim, i po trudnym, i po łatwym, i można tutaj poznawać wiele miejsc. Mamy przepiękne trasy rowerowe. Zapraszam wszystkich, którzy chcą znaleźć coś oryginalnego, spokojnego, przystosowanego dla turysty do gminy Międzylesie, gdzie jesteśmy przygotowani, żeby gościć turystę takiego indywidualnego, który chce znaleźć sam swoje miejsce na ziemi.